I zapraszamy do Płocka. Tam rycerze wiosny z Lubina zmierzyli się z Petrochemią, która na własnym boisku wygrała 4 kolejne mecze. W Płocku spotkały się dwa zespoły, które na wiosnę jeszcze nie przegrały meczu. Petrochemia na własnym boisku, a Zagłębie zarówno u siebie, jak i na wyjazdach. Rycerze wiosny pod wodzą Wiesława Wojno zadziwiają w każdym pojedynku, prezentując zupełnie inne umiejętności niż w rundzie jesiennej. Jaka jest tajemnica sukcesu Zagłębia Lubin w rundzie wiosennej? Proszę pana, powiem krótko, nie ma żadnej tajemnicy. Jeszcze raz, praca, konsekwencja tej pracy, nastawienie zawodników, przekonanie ich do tego i to jest wszystko. Jest to zupełnie inny zespół i myślę, że tej wiary, tego przekonania im brakowało w rundzie jesiennej, jak i też pewnego rodzaju przygotowania i to się sprawdziło, sprawdziły się moje metody i oby tak dalej po realizacji podstawowego celu, jakim było utrzymanie, w tej chwili nie ukrywamy, że chcielibyśmy spróbować powalczyć o europejskie puchary. No stoi, dzisiaj staje nam na drodze Petrochemia, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie i uważam, że mecz będzie trudny dla nas. Grająca od początku z pominięciem drugiej linii Petrochemia co chwilę stwarzała groźne sytuacje pod bramką Zagłębia, które w pierwszych 45 minutach nie oddała ani jednego celnego strzału na bramkę Kazimierza Sidorczuka. W 14 minucie Marek Kołtko zdobył prowadzenie dla gospodarzy, ale zamiast głową uderzył piłkę ręką, co widać w powtórce. Jak to było z tą bramką? Została zdobyta ręką czy nie? Rywale mają o to do pana pretensje. Nie. Całkowicie niesłusznie, bo Paweł Piążkiewicz do środkowego z rogu. Ja akurat dobiegałem do tego, musnąłem ją czubkiem głowy i wpadła do bramki. A oni, wie pan, bo jak się skacze do góry, zawsze jest taki ruch pierwszy ręką czy coś w tym momencie. No nie wiem, dlaczego mają pretensje piłkarze z Lublina. Sytuacji tej nie zauważył sędzia Urbańczyk z Krakowa, który chwilę później pobłażliwie potraktował Mirosława Dreszera za przewrócenie rywala, pokazując bramkarzowi gości tylko żółtą kartkę. Kontynuująca ofensywę Petrochemia jeszcze przed przerwą strzeliła drugą bramkę uzyskaną przez Romana Grigorczuka i sytuacja Zagłębia stała się bardzo niewesoła. Janusz Świerat, Zagłębie Lubin, co prawda nie gra pan na razie w pierwszej jedenastce, jest pan na ławce rezerwowych, ale numer 16, 16 punktów do tej pory zdobyło Zagłębie Lubin. Czy powiększy swój dorobek w meczu z Petrochemią? Do przerwy przegrywa 0-2. No na pewno ciężko będzie, ale wszystko w piłce jest możliwe. Z Lechem do 80 minuty przegrywaliśmy 2-0 i skończyło się 2-2. Myślę, że dzisiaj też powinniśmy to zremisować. No. Jak pan sądzi, jak trener Wojna ustawi drużynę w drugiej połowie? No na pewno wejdzie Dariusz Baziuk, nie wiem za kogo, ale myślę, że Darek jest teraz w bardzo dobrej formie i powinien dużo zdziałać z przodu. Napastnik Lubina nie pomylił się. Drugą połowę goście rozpoczęli z nowym pomocnikiem, numer 15, Dariuszem Baziukiem. Filigranowy, bardzo szybki, dobry technicznie Baziuk okazał się asem w rękawie Wiesława Wojno. Zagłębie odrobiło straty po golach Sławomira Majaka i Zbigniewa Czajkowskiego, ratując miano niepokonanych w rundzie wiosennej. Petrochemia mogła mecz w Płocku wygrać, gdyby zawodnicy Beniaminka Ligi potrafili celniej i mocniej strzelać. Remis z pewnością sukces gości nie zadowolił w Płocku nikogo. No żałujemy, szkoda nam tego punktu i mam nadzieję, że strata tego punktu dzisiaj w tym meczu nie spowoduje jakichś tutaj wielkich perturbacji i że tego punktu w ostatecznym rozliczeniu nam nie zabraknie. W sportowej niedzieli Jacek Banasikowski zasugerował, że ręczne wyczyny naszych ligowców to efekt nieobecności reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, które trwają w Islandii. Jeśli tak, jest to przed jutrzejszą kolejką. Spieszymy poinformować naszych piłkarzy, że na bokserskich Mistrzostwach Świata w Berlinie są nasi reprezentanci. Ale na razie jeszcze o 27 serii spotkań. Oto bramki z pozostałych boisk. Zobaczą Państwo najpierw trzy gole, które strzeli Pogoń. Za każdym razem piłka trafi do siatki po uderzeniach Dymkowskiego i dwukrotnie Stolarczyka. Potem zobaczymy bramkę, której tak naprawdę nie było. Strzelać będzie piłkarz Warty Cecot. Piłka odbije się od poprzeczki, linii bramkowej i wyjdzie w pole. Zobaczą to wszyscy uczestnicy meczu oprócz sędziów. Przydałyby się niektórym sędziom skierowania do okulisty. Stawka drużyn walczących o pozostanie w lidze jest tak wyrównana, że Stalowa Wola po czterech ostatnich kolejkach awansowała z 17 na 9 miejsce. Ponieważ do końca jeszcze 7 kolejek, możliwy jest także scenariusz odwrotny.
Ruch ma nowego trenera Jerzego Wyrobka, ale stare kłopoty, znów kontuzja Gęsiora, znów nieskuteczna gra napastników. Niebiescy tylko zremisują z Hutnikiem, który niemal pół meczu grać będzie w dziesiątkę. Ruch spuchł. Mecz dwóch drużyn, które jeszcze niedawno śniły o potędze, a dziś dryfują w stronę drugiej ligi. Ostatecznie Sokół zremisuje z Olimpią, co nie pomoże ani jednym, ani drugim. Lepsza od wyniku jest dla Olimpii decyzja ministra Paszczyka, że klub ten znów może handlować piłkarzami. To jest to, co Olimpia lubi najbardziej. I przypomnienie wyników 27. kolejki. W tej serii spotkań piłkarze strzelili 20 goli. Wciąż czekamy na wiosenne przełamanie tej bariery. Na 9 stadionach zasiadło niewiele ponad 40 tysięcy widzów. W tabeli wciąż na pierwszym miejscu Legia, na pozycję wicelidera awansował GKS Katowice. Spadek Widzewa na trzecie miejsce, do góry także Pogoń Szczecin i Stal Stalowa Wola. W dolnej części tabeli awansują Hutnik, Sokół i Olimpia. Spadają Stal Mielec i Raków Częstochowa. Bez zmian na ostatnich trzech pozycjach. Oto bramka kolejki, którą wybrali Państwo w plebiscycie Audiotele. Krzysztof Maciejewski z GKS-u Katowice otrzymał 1830 głosów. Wcześniej głosowali Państwo na bramkę Miesiąca. Radosław Kałuźny z Zagłębia Lubin pokonał. 4 bramki Leszka Pisza wygrał, zdobywając 1211 głosów. Angielska nazwa futbol znaczy dokładnie piłka nożna. Nożna, a nie ręczna. Niestety nie do wszystkich to trafia, a przykłady gry ręcznej można mnożyć bez końca. Czy pokazywany teraz gol, także strzelony ręką przez Jana Furtoka z San Marino. Listę tych oszukańczych zagrań od soboty wydłużamy o nazwisko Marka Kołtki. Obrońca Petrochemii strzelił bramkę ręką Zagłębiu Lubin. Po meczu roześmiany nie przyznał się do oszustwa. Cóż, nie każdy nazywa się Lubański i nie każdy też musi wiedzieć, co to takiego honor. Dla Marka Kołtki żółta kartka.